muchy jeszcze w przedszkolu, muszę kończyć i zabieram moje gotowe biurka do domu, wstawimy, zrobimy im niespodziankę. One jeszcze, same biurka są gotowe, ale cała ta zabudowa, którą planowałem, nie jest jeszcze finalnie zakończona, ponieważ jeszcze brakuje tych pojemników, które tutaj będę dorabiał, ale to systematycznie gdzieś tam jeszcze w międzyczasie, między innymi projektami, najważniejsze rzeczy, czyli stoliki, są zrobione. Bardzo myślę, że ładnie estetycznie wyszło. Otwierają się. Jest tutaj sporo miejsca w środku. Jakieś 60 mm przy tym formacie. Około 40, nie wiem, gdzieś na 40, przepraszam, 60 na 40, więc sporo miejsca jest w środku. Myślę, że będą tam sporo mogli tych swoich jakichś tam bloków i innych rzeczy na razie powkładać. Może jeszcze dorobię później jakieś przegródki w środku. Nie wiem, to zależy od chłopaków, jak tam będą uważać, że czy coś potrzebują, czy nie. Może jeszcze też pojawią się tutaj, nie miałem tutaj przy sobie tego i nie ma już na to czasu, chciałem dzisiaj to koniecznie wstawić. Może jeszcze pojawią się te takie palcowe opóźniacze zamykania, tak żeby w momencie zamykania ten palec włożyć jeden czy dwa tutaj, żeby on spowolnił ten sam moment zamknięcia. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Pierwszy raz pracowałem z Olchą. Świetny materiał do olejowania, do olejowoskowania. Bardzo ładna powierzchnia jest wykończona i przyjemna naprawdę dla dłoni. To jest fajne i polecam. Chociaż dla mnie osobiście jest trochę za miękka. I tutaj mam mieszane uczucia, ale blaty są 20 prawie 5 mm, więc w razie czego, jeśli cokolwiek się z nim stanie, szlif. Właśnie, to też jest tak zrobione, żebym mógł to rozebrać. Więc dlatego też używałem te połączenia Krega, żeby w razie czego rozebrać sobie, wyciągnąć blat, przejechać. O to mi chodziło, żeby nie zrobić z tego, wiecie, monolitu, który po prostu stanie i jak coś się stanie, nie wiem, wyleją na to na przykład jakąś farbę, żeby już nic nie można było z tym zrobić. A teraz praktycznie każdy element mogę rozebrać, przeszlifować, poprawić. A myślę, że na pewno coś chłopaki wymyślą, już ich w tym głowa. I na tym chyba dzisiaj już zakończę. Mebelki wstawiam do domu. Może też ukryję gdzieś kamerę. Jestem bardzo, bardzo ciekaw ich miny, ich reakcji na te dwa mebelki. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.